No i czas zacząć już typowy finał ESL Open Cup, edycja 229 europejska. W górnym prawym rogu Clemens Planches, wiadomo, zawodnik Teamu Liquid. Tak się człowiek zastanawia, czy ich trzeba przedstawiać w tym finale. Max Pax, Sidestorm Gaming, Tuńczyk, wiadomo, Księciunio. Już na samym początku rozgrywki widzieliśmy, jak SCV-ka Klema jedzie na drugą stronę mapy, żeby tutaj czym prędzej rozpocząć budowę koszarów. Oczywiście najpierw się musi zapalić i potem kończyć, dopiero teraz można te koszary budować. Robi to tak blisko bazy przeciwnika, jak tylko w zasadzie może. No i fajnie, że takie urozmaicenie Klem nam tutaj chce dać. Tydzień temu, o dziwo, Klema nie było w finale, bo nie wziął udziału w turnieju, więc ciężko, żeby się tam znalazł, ale Max Pax był. Max Pax wtedy grał na Lambo i no, nie ma niespodzianki, wygrał. Także seria 9, już chyba finał z rzędu, jak dobrze liczę, jeżeli chodzi o Max Paxa. Oczywiście niektóre z nich przegrywał wcześniej na Klema. Tydzień temu ugrał, ale zaraz może Klem mu te pierwsze miejsce znowu odbierze. Męczę SCV-kę, chcę ją tutaj oczywiście zaczepić. Ale to nie taki banał. O! Max Pax, no w sumie jest niesamowite, że te koszary nie zostały odkryte. Nie, no dobra, tak na krawędzi, ale nie zostały odkryte. Gdzie jedzie Max Pax? A, dobra, chcę tutaj zrobić Nexusa. No bo chyba już wie, że dobra, to pewnie są koszary, to albo po prostu, że SCV-ka go blokuje, to może dlatego tak postawił. Albo się spodziewa, że koszary są tutaj, gdzie są, skoro nie widział ich w bazie terana i to SCV tutaj tak się kręci. Nie ma przypadków. Tak blisko, myśli sobie, pewien ten zlot, tak blisko, ale zawsze za daleko, żeby złapać Reapera. No, chyba jedna propka stracona. Max Pax popełnia błąd. W ogóle tutaj powstaje bunkier, nie? No i pytanie, czy Księciunio to wszystko w ogóle rozpracuje. Mam wrażenie, że to jest piękny początek dla Klema. I ciekawe, czy od razu cyklonem go będziesz czuć, jak tylko się nadarzy okazja. Na razie jest Helion zakolejkowany. Stargate w drodze, ale zanim pojawi się Void Ray, jakaś Oracle, no to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Czemu oświetlenie z góry nowe? Nie, 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 jest tak jak było. Czasami po prostu wyłączam to ze sobą albo jakieś tam różne patenty. Jak było, tak jest. Kojarzy się z Jasiem Fasolą, okej. Dobre skojarzenia. Command Center zagrane przez Klema w jego własnej bazie. Tutaj jak widać, proba się w końcu będzie musiała pożegnać, ale i tak zobaczyła wszystko, co było do zobaczenia. Stracił ten bunkier Klem, a chyba pan tak próbował go sprzedać. Ale tak dobrze to nie ma. Koszary wracają do bazy. No zapłacił za to wszystko sporo Max Pax. Przede wszystkim bardzo długo on nie mógł pracować w tej bazie, więc proby w liczbie nadmiarowej były w tej bazie pierwszej. No i tak to średnio dla Max Paxa. Nie zazdroszczę. Do tego będzie kolejna presja francuskiego zawodnika. Przez to, że pylon został zniszczony, to nie dało się zrobić tak szybko baterii. Dopiero teraz grają Max Pax i pytanie, czy wykorzysta jeszcze to okienko czasowe Klem. Czy tak realnie może zaatakować. Praktycznie darmowe Reapery i Helion. W sumie jestem w szoku, jak łatwo ta presja teraz wychodzi Max Paxowi. Klem w szoku, chyba że
Jest telefon i... Ja! Ten tank padł jak szybko i nie był do... O, wow! Ej! Ila co? No to nieźle. Myślałem, że miał dobry początek, Klem. Ale już tak nie myślę. I jeszcze ledwo co przeżyły dwa stalkery. Niesamowite to jest. Jest po prostu... Najgorzej, no najgorzej dla Terana. Gorzej być nie mogło, no. Cięcie jak zwykle robi jakąś magię. Tak, tak źle się to obróciło dla Klema, jak tylko mogło. Jeszcze te stalkery powrócą. O, ale chyba nie na długo, chociaż... Myśli. Wykorzystał jeszcze to, że adeptka, no wiadomo, że była spisana na straty, ale wyszarpał Marina w zamian. Trzecia baza grana przez Klema. Ale jaka różnica w wydobyciu, nie? 10 probek różnicy. I teraz jeszcze jakaś jedna czy dwie CV zabierze. Tak, zabrał co mógł Max Pax. W zasadzie jedna z ulubionych rzeczy dla Protossa, bo Feniksy prawie bez energii. No okej, teraz są trzy podniesienia, ale ogólnie to nie ma jakiegoś wielkiego nadmiaru i zaraz sobie znowu coś podniesie. No taka SCV-ka się nawinęła. Cały czas tylko wypatruję, czy jest jakiś drobny błąd w przesyłaniu jednostek między no, różnymi miejscami. Jakby na przykład Klem teraz poszedł na atak, to na przykład łatwo by można przechwycić Wikingi, bo one by zignorowały ułożenie terenu. O, tutaj będzie chyba. A, nie. Chociaż. Jednak błąd. Nieźle kombinował Max Pax, bo podniósł na chwilę cyklona, żeby ten Lokon przestał być aktywny. Ale i tak, jeden z Feniksów był na tyle obity, że łatwe było dokończenie. Który to już finał w tym składzie, jest taka informacja. W ilu finałach ze sobą grali ci zawodnicy łącznie? To jest dobre pytanie. Nie pamiętam, czy jest jakiś patent, żeby sprawdzić, ile finałów już ze sobą zagrali. Znaczy, no da się policzyć po prostu na piechotę, nie? Ale czy jest taka po prostu statystyka, to trzeba by chwilę poszukać. A na razie widzimy, jak znalazł Siege Tanka pan Max Pax. Pięknie Feniksy na te Wikingi w sam raz. Immortal celuje jeszcze po cyklonach, żeby zminimalizować obrażenia. Nie no, miazga. Tutaj Klem szans nie miał. GG. Dobry timing push. A naprawdę to odwinięcie po początkowej presji Klema było zaskakująco udane. Perfekcyjne. No i trochę pewnie też szczęśliwe. No to ruszamy. W kurnym lewym rogu Max Pax, w dolnym prawym Klem. Zawodnik Team Liquid nie zniechęca się do Proxyraxów, które jednak nie przyniosły mu ostatecznie zwycięstwa, chociaż początek wydawał się nawet. Dobra, witamy Givinik Plox, witamy wszystkich. Ja tutaj mam pewną koncepcję na sprawdzenie tych, ile tych finałów ze sobą mają i tak dalej. Tylko nie mam pojęcia, czy to zadziała. O, zadziałało chyba. Chwila. O kurcze, główka pracuje i to ta właściwa. Dobrze. Byli ze sobą w 38 finałach do tej pory. No ten jest 38. To znaczy 39, sorry. Także tak. 39 finałów. No 38 oczywiście zakończonych, bo ten trwa. No i mamy 21 finałów wygranych przez Klema, 17 przez Max Paxa. Mówię o samych Open Cupach, nie? 80 do 71 w mapach, także to jest całkiem bliska, zacięta rywalizacja. O to chodzi. Pierwszy raz się spotkali w finale w 54 edycji. Teraz jest 229. Ładnych parę lat się spotykają w tych Open Cupach. Ale teraz to jest taka seria, tyle tego idzie. Tylko oni byli, no i też się spotkali w ESL Masters z Spring Europe. Szybka rundka dookoła Nexusa. Znowu mu przeszkadza, jak widzimy tym razem Max Pax chyba zatrzyma, ale to będzie bliskie i będzie trochę losowe. Co jeszcze? Moje Zelota nie leci. O, biedny Zelota, nie poleciał po SCV-kę i przez to być może bunkier się ukończy, bo Max Pax jest zaabsorbowany. O nie. Nie!
Nie, sekundy zabrał, jak blisko. Max Pax tutaj, wiecie, na kozako, tak sobie, dobra, postaje za parę sekund. A niech czuje, że ma nadzieję. No i Klem nie ukończył. Trochę to też pech jest, bo może mogła ta SCV-ka odjechać, ale to jest akurat losowe w StarCraftie, czy ta SCV-ka przejdzie w minimalnie inne miejsce i tam byłaby nieuchwytna dla Zeloty. No, to śmieszne. Sekundy zabrakło Klemowi, żeby jeszcze bardziej przeszkadzać. Ale nie ma takiego luksusu. Dwie proby za jedną STV-kę do tej pory, no ale ten bunkier to też jakieś straty były. No i stratą też na pewno jest fakt, że te koszary teraz nie pracują. One lecą, czyli nie produkują niczego dla Klema. Reapery na razie zapewniają względne bezpieczeństwo. Jak widzimy, Max Pax tym razem, pomimo tego, że Klem w sumie zaczął bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć tak samo, Max Pax nie idzie w Stargate'a, chociaż mapa, no niezła, niezła, ale jednak blink. No, ach, nie naprawił. Ej, ale halo, ten cyklon nie ma szans. Znaczy, Boże, te stalkery nie mają szans, bo cyklon zaraz wyskoczy. Podoba mi się, że jedno pomyślałem, a drugie powiedziałem. Dobra. Także tak, no to było bez sensu dla Max Paxa. Wiadomo, straty są teraz 600 do 176, no to jak na 4 minuty gry, 4:20, to... Bardzo, bardzo niekorzystny początek dla Max Paxa. Co więcej, oczywiście Klem już o wszystkim wie. Wie, że jest Twilight Council. No i robą. I nie musi się bać niczego latającego. Tym lepszy będzie teraz ten Raven. No bo jak nie ma Feniksów, to Raven sobie tutaj gdzieś będzie wisieć w powietrzu i przeszkadzać Protossom. Dobra, Reaper złapany. No przez chwilę myślałem, że może jeszcze odrobinę dalej poleci Klem, a jednak nie. Co najwyżej może sobie teraz zafundować lekką presję Max Pax. Na więcej chyba nie ma co liczyć. Ale jest jeszcze parę miejsc, których pewnie Klem nie zabezpieczy tak perfekcyjnie. No to jest koniec tej przygody zwiadowczej Reapera. Forge'a zagrał na trzech asymilatorach aktualnie Max Pax. No i tutaj widać, że obrona jest kompletna, także nie sforsuje. Ej, chwila. Jest drugi Raven. No ciekawe. Pierwszy oczywiście tutaj lata od bazy do bazy, żeby znaleźć lukę w obronie i rzucić w końcu autoturetami. Chyba znajdzie to miejsce w naturalu. A, bateryjkę niszczy. No. To nie jest osłabienie wydobycia. O, i tutaj można było też chyba probę jedną rozwalić. I od razu kolejna bateria, ale myślę, że było warto, no. No ją odbudować i ją mieć, żeby właśnie za dużo autotorety nie zrobiły krzywdy. Oho, Jugard ma jakieś rzeczy, bardzo ważne, poważne, ciekawe. Ciekawe, czy chodzi o wazektomię. Dobra, 7 stalkerów zagranych.
No doskonały snipe na Ravenie. Za Stalkera myślę, że zdecydowanie się opłacało. Jeszcze tylko zobaczmy, czy coś tutaj tym Ravenem znowu zrobi Klem. Na razie ma trudności. Klem go goni na siłę. O, ej, może? Nie, nie, nie. Tak się zastanawiałem nad wyciągnięciem STV-ek do ataku. To by było jednak trochę zbyt szalone, zwłaszcza, że na tę rampę można rzucić dwa force fieldy i nic nie przejdzie. Mamy też oczywiście jak zwykle kontrę z lotów, bo Maxpax to zawsze robi. Dobra, ciśnie, ciśnie. Tutaj jest, jak widać, wejście. 6 zelotów. Pięć, sześć jest CV. 7. Się zakrada sprytnie od pleców na tankę, ale jeszcze nie, to będzie musiało zostać, uła, wzmocnione z zelotami z szarżą, a może, kurczę, no naprawdę Klem dobrze wybrał moment do ataku. Jestem zdziwiony, jak długo tutaj po prostu atakuje Protossa i Protoss nie może, ojej, zejść z tej rampy, to jeszcze Raven dorzuca autoturety, tak jakby mógł rozwalić samego kolosa. Kurczę, było blisko, jest blisko. Może nawet rozwali samego Nexusa, tak Klem sam nie do końca może też wie, na co się zdecydować. Teraz z lotami wszystko mocniejsze, bardzo mądra żonglerka kolosem, dlatego że Siege tanki cały czas miały wydawaną komendę, aby celować w tego kolosa, no to znowu anuluje się, jak się podniesie i tak dalej, no ale są posiłki, bagiety, jest super bateria, ale to są dwa nagie kolosy. Co one mogą? Baterie niszczy Klem. Ej, kolosy jednak się, jak się okazuje, nawet się obroniły. Ustał to, księciu nią. Ale Klem jest na prowadzeniu. Teraz szybko rozciągnąć te miejsce, w którym atakuję. Shield battery. Zeloty oczywiście cisną. Kolos się przekręcił, no i Protoss w sumie też. Nie, no dobra, nie ma cudów, nie ma cudów, panie Xbox. Ej, Klem naprawdę fantastyczny, fenomenalny tutaj ten atak wykonał, to oblężenie takie. Aż nawet chyba sam Xbox nie wiedział, jak do końca to rozegrać, bo tak cały czas stał w ogniu Siege tanków. Kolejny kolos pęka. Tu jeszcze jedna próba kontrataku, ale tak naprawdę zakończenie może być, myślę, że jedną. Chyba, że Klem się jakoś fatalnie zagapi. Ojej, gdzie on tam się zagapi, jak to miny taką robotę też robią. No, nie ma silnych, nie ma mocnych, myślę. Kolejna super bateria, żeby uratować Nexusa. O dziwo, Maxpax to jeszcze utrzymał. Tutaj Wikinga wystarczy wysłać na Warp Prisma. I też on sobie z czasem poradzi. O! No właśnie, tylko trzeba jeszcze atakować. Szybki recall. Chce Maxpax za chwilę. Ty zdążył. Ponownie wrzucić pewnie zloty do bazy przeciwnika. Tutaj nie wiedzieć, czemu pełny medivac przelatuje. No, z archonami trzeba uważać ostrożnie. Klem oczywiście wygrywa z taką przewagą, no bo ciężko, żeby nie wygrał, jak ma dużo lepszą ekonomię i więcej wszystkiego. GG, bardzo ładna mapka. Dobra, lecimy. Klem na czerwono oraz Maxpax na niebieską. Mapa to oczywiście Amphion. O, Boston George, siema Kopelat, witam mocno. Dzięki wielkie za wsparcie kanału i suba. No dobra, Klem specjalista w timing pushy, jak się okazuje. Ciekawe, czy będzie w stanie to powtórzyć na tej mapie, może trochę ciężej. Ale w końcu się zdecydował, żeby nie robić proxy raxów. Już raz weszło, raz nie weszło. Starczy. Tak, do 3 wygranych oczywiście finał. Wiki VMP, dziękuję bardzo również za suba. Witamy, witamy, dzięki wielkie. Probka się rozejrzała, zobaczyła, co tutaj można
zrobić. To jest CV. Jest to atakowana. No troszeczkę losowa sprawa, nie? Że ten Reaper akurat teraz propkę złapał, znalazł, no i jest taka strata dla księciunia. O, wracamy do Stargate'a. Stargate pięknie wypalił na pierwszej mapie, więc może faktycznie po co to psuć, po co zmieniać ten zwycięski skład. Dobrze działa. Chociaż ja bym powiedział, że chyba odrobinę łatwiej o błąd, jak się gra Stargate'a. Ale chyba też, jeżeli lepiej to... O! Jeżeli lepiej to wykona, to też większy potencjał. Chociaż to już w sumie zależy też trochę jaka mapa, ale... No i on teraz to widzę, że podobnie jak ten pierwszy Reaper, ta adeptka poszła po prostu na straty. Aż dziwne, że nie udało się dokończyć jednego z Reaperów znowu. Ale no też zasługa oczywiście dobrej kontroli Klema. Klem będzie... No tak widzę, że raz jeden, raz drugi tak się wymieniają tymi presjami. Siema Skubideusz. No ale jak Feniks, no dokładnie, podniesie, to już chyba jest inny rodzaj wymiany. O, ładne mikro. Fajnie to przedłużył Klem, może teraz dzięki temu uda się jeszcze adeptkę zaklikać, nie? No, na bank się uda. No, 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 nie, no ładne mikro. I kolejny Reaper, o nie! Jest jakaś jednostka? O Boże, on jeszcze nie ma Warp Gate'a. Ale dramat to jest... No dobra, czeka na... kolejnego Feniksa. Troszkę go poobijał Klem, trzeba przyznać. Cały czas bez Warp Gate'a. Tam się może zastanawia takie, co jest? Coś nie ogarnął? No, no nie ogarnął trochę. Ile to czasu zmarnowanego, kiedy te proby nie pracują? 6 straconych. Świetna sprawa dla Klema. No i po takim początku na pewno będzie na prowadzeniu. Duża sprawa. Jeden Feniks kliknięty. W sumie straty Protossa niby większe, ale... Nie no, większe na pewno. W sumie fajnie przygotowany już jest Klem. W każdym miejscu trochę marinowce, klony i do tego wikingi po chwili dolatują tam, gdzie są potrzebne. Teraz tylko musi sobie odpowiedzieć Klem na pytanie, kiedy ten atak wykonać. No, moment się wydaje w miarę oczywisty, czyli wtedy, kiedy Protoss będzie stawiać trzecią bazę, ale pytanie, czy to aby na pewno zrobi. Wtedy, kiedy trzeba. Może lepiej jeszcze chwilę będzie poczekać na Steampacka, czy na coś innego ważnego.
Command Center już leci na swoje miejsce. Jest bardzo istotne, że obserwer został odnaleziony. To był na pewno jeden z czynników, dla których Jan przegrał na Max Paxa, bo cały czas obserwer patrzył, gdzie wychodzą siły Terana. No i teraz, gdy już trochę pozbierał Klem, może nawet jeszcze jednego tanka, tak pewnie lekki dylemat, ale już lepiej chyba ruszyć, jeżeli oczywiście zamierza zaatakować, ale on nawet na dobrą sprawę nie wie, gdzie ma swoją trzecią bazę. Duńczyk, chyba że zaraz może zeskanuje tutaj i się... Oczywiście domyśli, że pewnie skoro tutaj nie ma bazy, to jest pewnie po lewej stronie. Na razie jest tylko spokojna obrona. No i turecik taki też jak najbardziej będzie tutaj ważny. W każdej bazie w sumie jednego tureta przynajmniej powinien mieć Klem, no i tak też jest. O, ciekawie. A, nie warto było Feniksa za Cyklona. To znaczy Feniksa za Wikinga chciałem powiedzieć. Cyklon się jeszcze tutaj na chwilę podłączył do wymiany. Porównywalne straty mają Klem odrobinę większe, ale teraz to może być pomijalne. No, zwłaszcza, że on też przecież te 8 probek rozwalił, no to nawet bym powiedział, że pewnie łącznie w tej rozgrywce Klem ma no, na bank większe wydobycie, więc troszeczkę do przodu musi być. No, szybki Ghost Academy też poza tym mamy. No takie dobre MP na Feniksy i nagle one nie mogą niczego podnosić, zwłaszcza jeżeli będą zbite w taką kulę. Bardzo ładny o, dobre salwę, kurczę, no jedna salwa, jeden Feniks pęka. To chyba nie przypadek. Niesamowite, nie? Że Klem ma 40 limit różnicy już teraz, tak o po prostu. Lepiej wyklikał troszeczkę początek, świetnie produkował. Oczywiście też kwestia, że dość taka techniczna, zaawansowana wydaje się armia Max Paxa. Najbardziej chyba teraz by musiał, chociaż w sumie nawet nie wiem, co by mu się najbardziej przydało, niby zaloty na szarże, ale trzeba by na pewno przy tylu marinach by to zrobiło różnicę. Na pewno dużo wikingów przy odpowiedniej kontroli ataku na pewno Klem posiada, no będzie cały czas Feniksa za Feniksem mógł klikać, a potem w kolosy, no i właśnie. I co zrobisz? Bardzo fajny atak stosuje Klem z jego kontrolą, jak widać pięknie. Tu podleci, tu odejdzie. Jak Protoss podejdzie za blisko, dostajesz salwę od tanków i się wszystko co lądowe składa. A jeżeli Feniksy z kolei za blisko, to wtedy piechota wkracza i tak go no, cały czas powolutku kurczy. Dobra, lecimy. Klem, czyli Clement Desplanches, zawodnik Team Liquid na czerwono, już pewnie prowadzi w tym finale. No i zobaczymy, czy Max Pax się pozbiera. Teraz, no nie wypalił plan ze Stargate'em, po prostu Klem miał doskonale przemyślane, w którym momencie zaatakować, żeby pokarać Protossa i go zamęczyć tymi wikingami. A jak tylko próbował odpowiadać Max Pax, to natychmiast jak nie tanki, to piechota. No i bardzo fajnie się zazębiała ta kompozycja Klema. Nie miał metody na to żadnej Max Pax. No i na pewno też nie pomógł niezbyt udany początek gry. Dobra. Kropka jedzie oczywiście do bazy przeciwnika.
Dobra, Stargate nie wypalił, no to jest jakiś argument, żeby znowu spróbować Twilight Council. Tak chłodną głowę tutaj widać ma w tym wyborze taktyk Max Pax. No i oczywiście nadmiarowe proby z pierwszej próby, z pierwszej bazy już są transferowane do drugiej. Cień Adeptki widzi, ile jest marinów, no i też przede wszystkim, czy dalej jest reaktor przy koszarach, bo mogłaby tutaj już być na przykład fabryka. I to właśnie teraz sprawdza Max Pax. Czy robione są dalej mariny, czy jest jakaś roszada, czy są jakieś zmiany. Lema nie było tydzień temu, ale wraca w blasku chwały i od razu ustawia wszystkich. To jest taki, ten dzisiejszy Open Cup to jest taki jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni turniej, w którym widzimy właśnie te, a może nie całą śmietankę, ale pewną część zawodników, których zobaczymy właśnie niedługo na turnieju w Dallas. Ten na pewno jest jednym z, no może nawet faworytów, na pewno ostrych pretendentów do wygrania turnieju w Dallas, ostatnio wygra w Atlancie. Także nie ma dla niego problemu, żeby polecieć i zawalczyć i nawet wygrać. Chociaż no, turniej w Atlancie no, to był pierwszy LAN, jakiego wygrał Klem. Wcześniej triumfował, ale w rozgrywkach przez internet. Jestem bardzo ciekaw, jak mu tam pójdzie, bo no, dzisiejsze rozgrywki Max Paxa sugerują, że chyba jest w niezłej dyspozycji, przynajmniej niezłej. Przygotowanie już na pewno tam muszą być na finiszu. Ale Klem generalnie gra tak dużo, że mam wrażenie, że on codziennie jest praktycznie gotowy na wygranie kolejnego turnieju. On jest po prostu bardzo solidny. Leci oczywiście kontra w postaci Helion Dropa. Dużo marinów. To też takie może być mylące dla Max Paxa, bo może sobie pomyśleć, a może to jest jakiś Trzyrax albo coś takiego, nie? Nigdy do końca nie wiadomo, co tam z tyłu jest budowane. Chciałby wiedzieć Max Pax, ale nie ma skąd się dowiedzieć. Bunkier jest budowany, niby późno, ale idealnie, żeby zawalczyć z Blinkstalkerami. I co najważniejsze, ta kontra. To jest po prostu, mam wrażenie, jakby Klem robił jakąś ślepą kontrę na Max Paxa, no bo w momencie, jak wszystkie Stalkery będą, no właśnie, mam pytanie, czy wszystkie, bo może tak źle mówię, nie no, faktycznie, kiedy wszystkie Stalkery będą po terańskiej stronie mapy, no to wleci Helion Drop i co wtedy, no albo Recall i cudowny ratunek, a może jednak nie będzie energii na Recall, a może nie będzie za dobrej reakcji, to jest fajne przechwycenie, Klem natychmiast ruszył Medivaciem na kontrę, bunkier jest naprawiany, ale to nie są małe straty Terana, trochę to boli. Oczywiście się utrzyma, Siege Tank przyjeżdża, no i tutaj najważniejsze. Uła, co? Jak ładnie Max Pax wysłał tutaj probę, żeby zablokować oczywiście podjazd Helionów. Od razu Blink. Tylko 4-5 probek, wow. 6. Dobra, będzie 7 zaraz. Wow, on wskoczył od razu po... Ajajaj, po Techlaba, po Steampaka. Pytanie, czy warto, bo ten Steampak wcale nie był na zbyt dalekim etapie ukończenia. No, dyskutowałbym. I jeszcze wszystkie 3 Heliony przeżyły. Leci do kolejnej bazy Klem, Max Pax to widzi. Natychmiast rusza. Ojej, ale to był blink użyty i Klem to widzi, więc on na chwileczkę może zrzucić Heliony tylko po to, żeby zaraz je podnieść i to są darmowe obrażenia, jakie teraz zadaje Bagieta. Chociaż... No dobra, nie takie darmowe. No ale dwie proby to dwie proby, zawsze coś tam jeszcze urwał. Klem ma... Wow, jest no 9 robotników różnicy plus jeszcze przecież muły. No to perspektywy ma dużo lepszą. Troszeczkę mniej wojska ma Klem niż teoretycznie mieć powinien, no ale Max Pax ma jeszcze mniej limitu armii. No, początek mapy raczej należy do Klema. Pierwsze 6 minut 30 sekund, jeśli się układa, tak czułem, że Max Pax może zaryzykować, chyba nawet musi zaryzykować. Skok Tygrysi w tanka. I bunkier zniszczony. I dalej bez Steampaka też jest Klem. To też jest jakiś argument, żeby faktycznie go tak próbować docisnąć. Jest czwórka maruderów, trochę SCV chyba jeszcze Klem musi wyciągnąć do obrony. Viking pęka. Trudna obrona, aczkolwiek jeszcze się trzyma Klem. Max Pax też ma dylemat, bo bardzo poobijane jego Stalkery. Wchodzić, nie wchodzić. Lekki dylemat jest.
leci na kontrę. Lem. Ważne jest, żeby się obronił u siebie, nie? Aż dziwne, że bunkra kolejnego nie zbudował. I te miny trochę za daleko chyba idą te miny. Lem też widzi obserwera, na pewno spróbuje na niego zapolować. No i tutaj też będzie ciekawa interakcja. Te miny można rozdzielić, ale Klem chyba nie pamięta, że warpism jest obity. Jak warpism jest troszeczkę obity, nawet chyba nie wiem, czy nie 20 punktów zdrowia wystarczy, to już tylko jedno uderzenie miny go zniszczy, więc nawet można by tutaj jedną minę i nieco wyżej jedną minę. To by zwiększyło szansę na zniszczenie prizma. O, serio nie zblinkował Max Pax. On są straty. O Jezu, znowu nie zblinkował. No to są straty. O, ale teraz będzie głębia w parapet robił Max Pax. Oj, księciu. A nie! Zauważył, widział wszystko. Spodziewał się tych min, bo na pewno nie pierwszy raz taką pułapkę robi zawodnik Teamu Liquid. Teraz stopa holda może co... Oj, chwileczkę, bo te tanki takie się wydają osamotnione. Lem widzi, ale jeszcze nie do końca reagował. Teraz dopiero rzucił się. No i Siege Tank uratowany na wzniesienie, oczywiście wycofuje go Klem, bardzo mądra, szybka decyzja, żwawo to robi, tutaj jeszcze zloty atakują w pierwszej bazie, jest też wejście od frontu, pięknie przeszkadza, STV-ki na komendzie stop trochę utrudniają zlotom dojście do maruderów. Porównywalne zaopatrzenie, o tutaj też te salwy niektóre w SCV powodują, że są trochę poobijane, potem następnym razem może zlotom będzie łatwiej to zniszczyć, no ale nie wiadomo kiedy będzie następny raz, bo właśnie War Prisma mu rozwalił Klem. Już natychmiast kolejny warpism zakolejkowany na automacie. Max Pax wie, że musi być jakaś kontra. No i nagle 17 CV różnicy. Znaczy probek różnicy. Leci z tematem. Skan się kręci. Zobaczył Klem, że lepiej tutaj może nie podchodzić w tej chwili. Lepiej odpuścić. Tutaj oczywiście jakieś dwie miny wzlotów uderzają. To są też bardzo częste zabiegi Klema. Tutaj w ogóle bunkier chyba też można by zagrać. Dobre wykopanie miny, żeby przypadkiem nie uderzyła wzloty, który stoi przy SCV. No to mogłoby zrobić więcej szkody niż pożytku. Ta układanka na razie wydaje się być dość zacięta. Raz jeden, raz drugi wygląda bardziej przekonująco. Teraz Klem ma teoretycznie większe siły, ale niekoniecznie musi wygrać te batalie, bo to jednak są stormy. I całkiem... O, jeszcze Archony. Nie w ogóle dużo Protosa. O, Siege Tank zniszczony. On chyba miał się przestawić do trzeciej bazy. Uuu, Stormik na górę. Dobra, nieźle. Tutaj osłabienie pancerza Protosa. Ale ta bitwa nie jest zła dla Max Pax. Chociaż... Moment. Oj, sztormów. Oj, dobry to był sztorm. Jeszcze jeden? Tak, jest. Jeszcze jeden. Ale go przeklikał. I feedback, i miazga. Nice. No ładnie. Tutaj Klem nie był na to gotowy ewidentnie. Nie ze wszystkich stron. GG. Piękna mapa, pięknie się zrehabilitował Max Pax, bo już było ciężko, bardzo ciężko. Dobra, ładnie to wygląda. Dobra, sorry. Zobaczmy, co będzie na mapie Alcyonii. Klem już oczywiście musiał tutaj powitać probę w swojej bazie, chociaż może niekoniecznie by chciał, ale się z nią tutaj zamknął. Dobra.
Dobra, spokojnie, spokojnie. Probka zobaczyła oczywiście, jakie to jest otwarcie, że z dwóch rafinerii i tak dalej, i tak dalej. No, żeby nie stracić SCV-ki jeszcze w trochę głupi sposób. Ciekawe, czy zawalczy o to SCV. Nie, 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 już nie zawalczy. Księciu, nie, już nie ma co. Chociaż... Ajajaj. Było blisko przez momencik, jakby się Klem zapatrzył, zagapił, laga dostał, skurczył w nadgarstkę czy coś, to by było inaczej. Dobra, cień adeptki wysłany. No i się zobaczcie, że jakoś nie mógł zebrać do końca Max Pax, chociaż to było dość, znaczy prawie oczywiste, że Cekton nie dał ucieczki adepce, ale on się jakoś zawahał w gonieniu tej miny, no i nie zniszczył. Klem jak miał wyliczone, że mina będzie w 100% naprawiona, jak ją po teraz podniesie, nie? Perfekcyjnie to zrobił. Naprawa, zabrał i od razu w obroty, żadnego czasu oczekiwania nie ma. No dobra, Max Pax, bronisz się teraz, albo i nie. Stalker jedynie do... sorry, 3 do dyspozycji Max Paxa. Nie za dużo, ale przy odpowiedniej kontroli może wystarczy. No, 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 ta mina tutaj tak się widać, że czai. 8, 9... Boże, ile on już mu tutaj zrobił obrażeń, to jest niesamowite. A ten cyklon w naturalu też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A jeden cyklon może zrobić... Oj, ta minina, no nie, i on teraz użył blinka, więc teraz nie, o jest, o jest. I to ma i trzy marina i tak do końca, o jest, nie. No dobra, no blink, ale... Ale jakim kosztem? No, biedny Max Pax. Może i rozwali tego Medivaca i to wszystko, co tutaj jest, ale to jest oczywiście to tak zwane pyrrusowe zwycięstwo. Ekonomia poszarpana jak twarz Wiedźmina. Jeszcze Liberator przyszedł swoje wziąć, ale akurat nie rozwalił żadnej proby. No ale też zatrzymał wydobycie, nie? Już w opłakanym stanie jest Max Pax. Taka szybka chyba mapa będzie. A przynajmniej wszystko na taką wskazuje. Jeszcze Banshee Klem chce zrobić. Jeszcze tam Homon to na tę ekonomię zarzuci przeciwnikowi. A tak ładnie zawalczył Max Pax. Już znowu uznał, że dobra, to robimy tego blinka, to robimy tę stormę, skoro tak dobrze zadziałało, no ale teraz to w ogóle nic nie działa. Jest Siege Tank na pozycji odpowiedniej. Tutaj kolejne koszary, które mają utrudnić dostęp do tego tanka, który świetną robotę robi w obronie. I jest też drugi, i Banshee. Nie do ruszenia. Chyba jest na razie Klem, ale Max Pax nie ma wyjścia, próbować musi. Nawet Zeloty sobie tutaj przyzwał już tak rzutem na taśmę. Dobra, wczesna ucieczka, żeby nie było bratobójczego ognia od Siege Tanka na SCV. I Liberator, wiadomo, znowu niszczy uśmiech Protosa, nie da się zbierać. Tutaj też niemałe straty czekają Max Paxa, dwa Stalkery, to jest bardzo dużo w tych okolicznościach. Piękna sprawa. 7, tak, 7 stalkerów. Tutaj jeszcze kolejne 3. No on musi ryzykować, ale... Jakby rowerem po broku jechał, tak go tutaj wytrzęsą te wszystkie Banshee, Mariny, kolejne tanki, dwa w pierwszej, teraz znowu jeszcze jeden zjedzie do drugiej bazy.
Jak tu wybrać miejsce do ataku, jak każde się wydaje słabe? No jak ktoś to ma wyciągnąć, to oczywiście Max Pax, no ale na Klema. Może i na Klema. Ciekawe, czy wskoczy. Musi chyba. No tak, podszedł trochę leciutko. Na miękkiej nóżce. Są straty, bardzo duże straty. Oczywiście Klem jeszcze się może istotnie pomylić. Ma tutaj tego tanka. No, świetną robotę w obronie nadal robi Klem. Może jakiś autoturet taktyczny? Tak jest, skoro się Protoss rozstawił na pewniaka, to można. Kurczę, niesamowicie walczy Max Pax, no. Tak momentami mam jeszcze wrażenie, jakby miał szansę. Ale odpowiedź brzmi, otóż nie. Otóż jednak nie mam. Biega po prostu, tak się uwija. Jak w ukropie, no ale porwał się z motyką na słońce, ma 5 stalkerów. A może nawet z motyką na księżyc. Teraz, jak widzicie, bez trzeciej bazy Max Pax zostawia gateway i robi szarże bez żadnych ulepszeń, żadnego storma, nie ma nic. Teoretycznie może w dowolnym momencie wpisać GG, raczej nikt go winić za to nie będzie. No bo dobrze to już było. Nie, no jeszcze. Jeszcze się udało Wikingowi rozwalić tego warpizma. To jeszcze bardziej ograniczy wszelkie ruchy Max Paxa. No i mek autotrecik. I 3 proby, i sentry. Nie, no nie. Spokojnie, Klemon, już nie żyje. Już nie musisz tak celować tego ognia tam, gdzie zaboli najbardziej. Momentami mam wrażenie, że nawet był prawie dwukrotnie większy limit Francuza. I jeszcze go chcę złapać. O, ale teraz to jest finish him dosłownie. To jest finito. Jak dla byka kartofel i za żarty. No, nie było szans, nie było szans, ale bardzo na grę Klema, świetnie się obronił, no i ten początek wyszedł kapitalnie. No i powraca w pięknym stylu, tydzień temu go nie było, teraz jest i od razu na miejscu pierwszym, idealnie rozgrzany, gotowy na turniej w Dallas. Może kolejny duży sukces w karierze go tam czeka. A może znowu lekcja i potem na jakichś innych turniejach jeszcze się pokaże, może na Mistrzostwach Świata znowu będzie jakiś bardzo duży strzał formy. GG, ładny był to finał, bardzo ładny.